10 najlepszych czołgów w historii, 10 M4 Sherman, amerykański czołg średni z czasów II wojny światowej. Żołnierze nadali Shermanom prześmiewczy przydomek za paniczka, a Niemcy nazywali je często maszynkami do gotowania angoli. Przyczyną takich drwin był słaby pancerz pojazdu. Niezaprzeczalną siłą Shermanów była jednak ich masowa produkcja. W latach 1942-1945 powstało ich około 50 tysięcy egzemplarzy. Zaletą M4 była też wszechstronność. Budowano dziesiątki rozmaitych wersji Shermanów wyposażonych np. w miotacze ognia, wrzutnie rakiet czy rozkładane mosty. 9 Merkawa, izraelski czołg podstawowy zaprojektowany w 1974 roku. Merkawa jest uważana za czołg zapewniający największe bezpieczeństwo załodze. W przeciwieństwie do innych modeli silnik znajduje się z przodu czołgu, a kabina załogi umieszczona jest w centralnym punkcie. W przypadku trafienia w pancerz czołowy pocisk ma długą drogę do przebycia, nawet jeśli dojdzie do penetracji pancerza, zostaje jeszcze silnik. Dno czołgu ma kształt litery V rozpraszającej fale uderzeniowe wybuchów, a płaska wieżyczka w kształcie klina sprzyja odbijaniu pocisków. 8T55 radziecki czołg podstawowy zaprojektowany w drugiej połowie lat 50. Powstało ponad 95 tysięcy egzemplarzy, czyniąc go najczęściej produkowanym czołgiem w historii. Gdyby zimna wojna przerodziła się w realny konflikt, to właśnie te stalowe monstra zalałyby Europę. W swoich czasach była to bardzo udana konstrukcja. 7 Challenger, brytyjski czołg podstawowy produkowany od 1983 do 1990 roku. W 1991 roku, w czasie wojny z Irakiem, brytyjska dywizja pancerna składająca się ze 180 Challengerów rozbiła iracką dywizję pancerną. Brytyjczycy zniszczyli blisko 300 pojazdów pancernych przeciwnika, nie tracąc przy tym ani jednego czołgu, a odnotowano przypadki, gdy Challengery trafiano kilkanaście razy z wyrzutni RPG. Co ciekawe, udokumentowano przypadek trafienia irackiego czołgu z odległości ponad 5 kilometrów. Sprawna załoga Challengera mogła oddać trzy strzały w ciągu 15 sekund. 6. Wagen 4 stanowiły główną siłę wojsk pancernych Hitlera. Jednostki pancerne III Rzeszy miały dużą swobodę działania i mogły samodzielnie podejmować decyzje bez zgody dowódcy, co miało kluczowe znaczenie przy dynamicznie zmieniającej się sytuacji na polu bitwy. A te czołgi pozwalały na bezproblemową komunikację, co przyczyniło się do tak dużej skuteczności na polu bitwy. 5 Centurion brytyjski czołg wszedł do produkcji w 1945 roku. W bezpośrednich starciach okazały się lepsze od czołgów amerykańskich czy radzieckich z tamtego okresu. Centuriony radziły sobie również bardzo dobrze w trudnych terenach i mogły pokonywać strome wzniesienia, docierając na przykład do bunkrów przeciwnika. Udana konstrukcja sprawiła, że maszyny te wykorzystywano w wielu armiach do wczesnych lat 90 cztery mark czołgi te były wolne i słabo pancerzone, łatwo ulegały awarii, jednak żołnierze na froncie nigdy wcześniej nie widzieli niczego podobnego, ponieważ maszyny te wjechały na pola walki w trakcie I wojny światowej. Wykorzystanie ich w 1916 roku zaskoczyło Niemców. I umożliwiło zrobienie wyrwu na linii frontu. Spaliny z silnika dostawały się do kabiny, często dusząc znajdujących się tam ludzi. Nie zmienia to faktu, że w swoich czasach była to prawdziwa rewolucja i najlepszy straszak na nieprzyjaciół. 3. Wagon 6, czyli Tygrys. Gdy pojawił się w 1942 roku na froncie, nie miał sobie równych. 56-tonowy potwór wywierał olbrzymi efekt psychologiczny na aliantach i nawet dzisiaj robi niesamowite wrażenie. Pomimo dużej wagi... Czołg okazał się stosunkowo szybką bestią. W trudnych terenach okazywał się bardziej mobilny niż lżejsze konstrukcje brytyjskie, miał jednak spore wady. Był bardzo skomplikowany pod względem konstrukcyjnym, a produkcja była bardzo kosztowna. 2 M1 Abrams, według wielu ekspertów, jest to najlepszy czołg, jaki jest obecnie w użytku. Używany na Bliskim Wschodzie odnosił duże sukcesy. W trakcie inwazji na Irak nie został zniszczony żaden z pojazdów. Dane techniczne Abramsów są tajne, więc niewiele można o nich powiedzieć. Pozostają jedynie domysły. 1 T-34. Jeśli możemy mówić o czołgu, który zmienił bieg historii, może to być tylko radziecki T-34. To właściwie one pokonały Niemców w trakcie II wojny światowej. Rewolucyjny pochyły pancerz skutkował rykoszetowaniem pocisków przeciwnika. Wyprodukowano ponad 80 tysięcy egzemplarzy. Nie dość, że produkcja była tania i szybka, to trafioną maszynę holowano, szybko naprawiano i przywracano na front. Mimo, że armia nazistowska była bardzo nowoczesna, to te proste czołgi. Naprawdę po postrach. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!